Cześć wszystkim, znowu Ponio 7, dalszy ciąg, Wiedźmina 3, dodatek Serce z Kamienia. Dobra, przeszukajmy wieś za pomocą wiedźmińskich zmyków. Okej, okay. Zanim to zrobimy, splądrujemy standardową wieś. Jest standardowa procedura wiedźmińcza, nazwijmy to tak. Okej, okay, uprawiam tutaj radosne słowotwórstwo, ale co tam. Okej. Okay. Zobaczmy, coś tu jeszcze mamy ciekawego. Ta, fajny Geralt. Krasnoludzki spirytus. Ciekawe, ile mam przy sobie krasnoludzkiego spirytusu. Tak z ciekawości zapytam. Tylko 61 sztuk. A, wydawało mi się, że mam więcej, koło 100. A nie, mam pełny stack 100, więc mam 160 sztuk krasnoludzkiego spirytusu. Również to troszkę przypomina jak ten spirytus, który Geralt wylał na trupa tam w kanałach. Już jest zielony. Więc może on na krasnoludzki spirytus tak śmierdzi. No cóż, jeżeli ktoś by mi powiedział, że krasnoludzki spirytus bardzo śmierdzi, myślę, że przyznałbym mu rację. Znaczy, na pewno nie oskarżyłbym go o jakieś kłamstwo. Okej, okay. Wyśmienity smaum, fajnie. Właśnie dlatego opłaca się każdą chatkę przeszukiwać dokładnie w Wiedźminie. Smaum to ta petarda podpalająca. Dobra, zobaczmy, co potrzebujemy, żeby ją wyśmienitą zrobić. Xilio 2, oleje, petardy. Oczywiście czegoś mi nie ma. A, ulepszony smaum. A do tego potrzebujemy zęba muglaka. No cóż, sporo muglaków zabiłem, ale jak już widać, wszystkie były bezzębne. Okej. Okay. Tutaj coś mamy. Aha. Teraz się tym zajmiemy. No list przestrogą. Narkotyki to niebezpieczny biznes. Co ten list zawiera? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Fabularne. Do poczytania. Tak, list przestrogą. Kluwert, brachu, miej oczy dookoła głowy. Ktoś zainteresował się twoim interesem. Co ci złożyć ofertę nie do odrzucenia? Na twoim miejscu spakowałbym monetki i zaszył się gdzieś daleko. Najlepiej z Rikari. Okej. Okay. Bla, bla, bla. Ciekawego. Spójdziemy za tym zapachem. Robiono tu fistek. Większość aparatury zabrano. Została tylko zepsuta. Okej. Okay. Otwarte okno, ślad buta na łóżku. Komuś się spieszyło. Okej. Okay. Pewnie znajdziemy jego ślad przy pomocy wiedźmińskich zmysłów. Ślady stóp nierówne. Ktoś tędy biegł. Okej, okay, no to idziemy. Nie mogę sobie przypomnieć jednego questa w tej grze, która by nie zawierała frazy spadaj przy pomocy wiedźmińskich zmysłów. Serio. Tu na chwilę się zatrzymał, schował, potem pobiegł dalej. Okej. Okay. Fajnie by było, jakby ślady się pojawiły. Ta, czasami ta gra lubi się bugować na różne wymyślne sposoby. Mógłbym wam przytoczyć parę przypadków, gdyby ktoś był zainteresowany. Aha. Blizna na czole. To musi być ten klivet. Bełt w plecach. Szedł głęboko, więc strzelono z małej odległości. Od strony wioski. Okej. Zobaczmy. Od strony wioski. On stoi tutaj. No, nic nie widzę.
do odkrycia. Trzeba lepiej poszukać. Dobra. Co my tu mamy? Co my tu mamy? O! Tutaj coś jest. Bełt od kuszy i ślady stóp głębokie. Strzelec musiał nosić ciężką zbroję. Czyli mógł być to być jakiś żołnierz. Okej, ślady. Okej. Ślady kopyt prowadzą w stronę wzgórza i ktoś tam wciąż jest. No to no to go chyba odwiedzimy. No przynajmniej był, ale to pielce go nie zjadły. Hejka, zapraszam. Okej, troszkę większy dystans. Okej. Widzicie, spamowanie ich nie jest całkiem niezłą taktyką na walkę z większościami przeciwników. Dobra? Dobra, ślady idą tędy. Co ja mógłbym przywołać płotkę? Okej. Tak, to był dobry pomysł. Powstańcie, bracia, i zadeszcie węża! Podziwiajcie mnie, bracia! Okej, uciekać. Przy okazji mogę pokazać wam walkę z konia w Wiedźminie 3. Dobra. Użyjemy sobie jadu wisielców. Gdzie tu jest? Wyśmienity jad wisielców, tak. Obrażenia 50%. Nie ma nikt kuszy? Chyba nie. Ciekawy. Czerwony rycerz. Nigdy jeszcze nie spotkałem takiego bractwa. Okay, możemy stosować tę walkę podjazdową. Okej, ten pan ma kuszę, co ma pierwszeństwo. Tak, wpadł. Kolejnego ciosu. Jadąc na koniu ma się szansę, że zabije się kogoś jednym ciosem. Więc... tak. To chodź tu. Okej. A może nie padł. Tak, tylko upadł. Okej, zaraz mu poprawimy. Okej, nie będę się tak długo bawił. Nie jest zbyt fascynujące, ale całkiem skuteczny sposób na zabijanie przeciwników, którzy mają nad nami przewagę. Okej. Dobra. Teraz Art. Bierzemy się do właściwej roboty. Ciach. Okej. Panowi nie pozwolimy wystrzelić z kuszy. Okej. Krzyżek. O. Dobra. Przyda się Quen. Chociaż ten pan i tak nie zdąży kolejny raz wystrzelić. Kłanie. Wracamy na Art. Okej, normalnie ciosy można parować, ale bronie dwuręczne lepiej nie próbować tego parować. Okej. Takie ciosy możemy parować w ten sposób i wykonywać kontrę. Okej. Od tyłu.
Lepiej. Okej. Dobra. Miecz zakonu płonącej róży. Aha, czyli to jest zakon płonącej róży. Okej. Nie domyśliłem się, że czerwony rycerz oznacza. A rycerz jest zakonu płonącej róży, ale co tam. Ciekawe, co oni tutaj robią. W sumie wiem, co robią. Polowali na wytwórcę Fistechu. W sumie nie powinienem ich zabijać. To w sumie dobrze, ludzie. Ale co tam. Dobra, co my tutaj mamy w tych rozkazach? Rozkazy. Piorun, ostrzegam cię jeszcze raz, wciągniecie tyle Fistechu, a wylądujesz w trupie i kniei, jak ferajna tego głąba Petra. Wy macie ten Fistech sprzedawać, nie zżerać, do cholery jasnej. Odbiorca będą dziś M. Okej, okay, ciekawe kto to jest M. Ciekawe kto to jest Piorun. Jeden z rycerzy nazywał się Piorun? Znaczy, że rycerze fiskowali Fistech, a potem go sprzedawali? Rozkazy ataku naukowiec. Upadli rycerze, okej. Okay. Co może oni tak robili? Okej. Okay. Mnóstwo Fistechu. Dziennik Pioruna. Tak, Piorun to pewnie był jeden z tych rycerzy upadłych. Zaraz się temu przyjrzymy. Co my tutaj mamy? Nieprzetłumaczony schemat na spodnie. Schemat miecz zakonu płonącej róży. List z rozkazami. To chyba jakiś schemat. Chyba spisany po łotyńsku. Może ktoś będzie mógł mi go przetłumaczyć. Okej. Okay. Póki co zobaczmy to, co mamy. Tak. To jest ten nieprzetłumaczony schemat. Rozkaz ataku. Doszły mnie słuchy, że opuszczony wieś Łukowiec ma nowych mieszkańców. Zagraja pospolitych bandytów, zwłaszcza sobie to miejsce uczyniła z niego wytwórnię Fistechu. Nie możemy na to pozwolić. Rozkazuję wyprawić się do wsi i zabić wszystkich oprychów. Macie dać przykład grozy. Aparaturę i zapasy składników przywieźcie do kryjówki na północy zachód od Bronwic, a wszystko inne zniszczcie. Okej. Okay. Mamy też ten dziennik tego gościa. Nie będę go czytał. A ktoś chce, to niech sobie teraz pauzuje i go przeczyta. A co tu jeszcze mamy? Rozkazy rydańskiej armii. A, to chyba jakiś stary przedmiot. Okej, okay, dobra. No, sprawa wyjaśniona. A właśnie. Zobaczmy, co to za ten miecz płonącej róży. Jak ładnie wygląda. Miecz zakonu płonącej róży. No. Obrażenia by mi wzrosły. A to jest na 36 poziom. Co obrażenia by mi wzrosły? Szansa na szłamanie, podpalenie, wytrącenie z równowagi, natychmiastowe zabicie, odcięcie kończyny. Ciekawy miecz. Okej, okay, więc on ma plus 56. Porównam sobie z tym mistrzowskim mieczem wilka, który zamierzam sobie wykuć, jak będę miał 34 poziom. Już mam już schemat. Pozbierałem wszystkie schematy na przedmioty szkoły wilka i go ma ulepszony mistrzowski. Tak, on ma plus 40, więc ma mniejsze obrażenia, ale mam moc znaków, co mnie interesuje, i inne również fajne opcje, szanse na krwawienie. Okej, okay, ten miecz róży też jest całkiem niezłą opcją. Ale na razie nie mamy poziomu, żeby się tym martwić. Dobra. No to był mały quest poboczny. Możemy się zająć też tym. Jest to ich siedziba. Po drodze mamy jeszcze jakieś opuszczone miejsce. Myślę, że je zbadam. Okej. Okay. Co my tu mamy? Truteń Endriak. Nie potrzebuję ich. Przejadę sobie po prostu. Okej, okay, ale przed tym ukrytym nieznanym miejscem. Okej, okay, więcej czerwonych rycerzy. Okej. Okay.
Quen. Proszę, nie będą do mnie strzelać. Skuszy. Ała. Okej, no to też również się przydaje Quen. Okej, i wiecie co? Zmienię zbroję. Zbroja mi w Wiedźminie 3 jest tak, że zbroje wiedźmińskie mają dobre, mają dobre odporności na obrażenia zadawane przez potwory, ale mają dosyć słabe inne odporności, więc fajnie jest nosić zbroje na zmianę do walki z ludźmi, tak jak stalowy miecz. Okej, poczekajcie chłopaki, zmienię gacie. Okej, tak już lepiej. Okej, możemy walczyć. A ty nie wyjmuj kuszy, nie pozwoliłem. Okej. Wróćmy do Arda. Hej, tutaj jestem. Hej, tak miałeś robić, Geralt. Okej, jak go sobie poardujemy. Teraz możemy ich podebijać. Spokojnie. Okej, tarczownikiem później się zajmiemy. Chodź tutaj. A, na nich trzeba uważać. Okej, to bolało. Okej, nie mogę się doczekać, aż awansujemy o poziom i zwiększymy poziom tego krwawienia. Na razie 25 punktów po obrażeń to nie jest zbyt dużo. Ale... Tak, na drugim będzie 50, a potem 75. Więc na wyższych poziomach to będzie bardzo skuteczne, tak myślę. Okej. No chodź tu. No chodź tu, panie. Po co ci te tarcza? Zostaw ją. Widzisz, ja walczę bez tarczy i mi lepiej na to wyszło. Ha! Okej, raport, któremu się zaraz przyjrzymy. Parę więcej mieczyków. O, oraz generalnie złomu. Oreny, tak, tak, tak. To też posprzedajemy. Na razie mam jeszcze całkiem sporo ciężaru, więc nie muszę się wybierać do kupca. Okej. Chodź tutaj. Mocno się napiąłem, a takie małe obrażenia, szkoda. Nigdy się nie nauczycie. Okej. Znowu Quen. Znowu Art. Powinien trochę więcej parować w sumie. Okej, skończył mi się jad wisielców, nie zauważyłem. Więc... Czemu by nie? 100% większe obrażenia. Zawsze fajnie. No i dobra. Mamy tutaj pewnie coś do zabrania. Dobra. Schemat rękawicy zakonu płonącej róży. O, ciekawe. Mełty rozpryskowe. Okej, może znajdziemy gdzieś tu cały set. Będziemy tak dalej zwiedzać te miejscówki. Co by o nas Siegfried pomyślał, jakby nas zobaczył? Mordujemy jego braci. Te trochę upadli, więc mam nadzieję, że się by nie obraził. Robimy czystki w jego zakonie. Ha! Chciałbym, że piękny las, ale troszkę nie daje on najlepszych widoków, więc... Ale las i tak jest ładny. Zwłaszcza podoba mi się w grze właśnie wiatr. Jak te wszystkie elementy właśnie otoczenia, jak poruszają się na wietrze. Bardzo ładnie wygląda, bardzo realistycznie. Dobra. Wyjeżdżamy blisko. Co my tu mamy?
Zakon Płonącej Róży ma nową siedzibę? Niczego sobie. Słuchaj no, przybłędo. Nie wiem, co tu robisz, ale mam dla ciebie radę. Wracaj, skąd przyszedłeś. Bo no, co? Czego jeszcze tu sterczysz? Mordę mam ci wypłazować? Ciekawe, co tam jest w środku. Bo zalatuje fistechem. Mielibyście coś przeciwko, żebym się rozejrzał, braciszkowie? Mielibyśmy. I to bardzo. No ja myślę. Liczę do trzech i macie tu nie być, rozumiesz? Raz, dwa... Okej, spróbujmy użyć akcji. Może to jakoś bezkrwawo rozwiążemy. Mam inny pomysł. Będziecie liczyć do 100. Zrozumiano? 3, 4, 5, 6. Bardzo ładnie. A teraz się odsuńcie. 7, 8, 9, 10. Ciekawe, czy tak naprawdę będą liczyć do 100. 13, 14, 15, 16. Chyba będą. 18, 19, 20, 20. Dobra, pozwólmy im liczyć. Niech sobie liczą. Chłopaki, przypomnienie z matematyki. Im się przyda. Okej, dobra, co my tutaj mamy? Tutaj mamy trujący gaz bagienny. Gaz bagienny ma to do siebie, że truje. Ma to też do siebie, że jest wybuchowy. Jeżeli musimy przejść przez jakieś miejsce, w którym jest sporo gazu, Igni is the way to go. Siema. Czy on śpi? Witam. Co? Kim ty do cholery jesteś? Wiedźminem. Lub jak zwykli tytułować mnie twoi współbracia odmieńcem albo mutantem. No. Nie powinno cię tu być. Ładne sobie kryjówkę zrobili. Rycerze Zakonu Płonącej Róży nie powinni mordować ludzi, ani wytwarzać narkotyków. Faktycznie nie powinniśmy. Powinniśmy bronić uciśnionych, szerzyć wiarę w wieczny ogień. Ale Radowid nas oszukał. Złamał obietnicę, wysłał braci na front jak zwykłych żołdaków, a gdy zakon wykrwawił się, rozwiązał go. Ha! Nie wiedziałem o tym. Zajął nasze ziemie i skonfiskował dobra, żeby sfinansować swoją wojnę. Tych braci, którzy nie protestowali, zrobił łowcami czarownic. A tych, którzy ośmielili się sprzeciwić, uwięził lub wypędził. Została nas garstka i musieliśmy znaleźć sobie nowe miejsce w świecie. Więc zostaliście bandytami? Ciekawe, co by na to powiedział Siegfried z Denesle. Nie, Siegfried z Denel? A skąd ty go w ogóle... Ja cię poznaję. Ty jesteś Geralt z Rivi. No ty ba. Zabiłeś Jakuba de Aldersberg! Zgadza się. I gdybym miał się cofnąć w czasie, zrobiłbym to ponownie. Od tego zaczął się nasz upadek! Od ciebie, ty przeklęty mutancie! Dobra, zwalaj winę. Wyciągaj miecz! Nie krzycz. Wystarczy grzecznie poprosić. Okej, wbił tarczę. Okej. Gwen, skoro nie mają kuszę. Dobra, tutaj się przydają... Przydają się jakieś petardy. Ej, trochę nie samego siebie, ale... Ważne, że ich... częściowo... zdemobilizowało. Okej, widzimy tam jeszcze coś. Okej,
Nie ma się tym skuszym panem, bo już żyje prawie. Okej. Przejdziemy do standardowego spamowania igli. Okej. Kusznik jest jeszcze groźny. Okej. Trzeba się jaskółka. Okej, zmiana pozycji. Znowu zajmiemy się tym kusznikiem. Okej, trzeba uważać na tych szarpujących. Wyskoczyć znikąd. Fajne jest to w igni, że poza tym, że zadaje obrażenia, to również demobilizuje to podpalenie. Pozwala się zająć innymi przeciwnikami. Okej. Tak, rzucanie tych petard w bliskim starciu zawsze się kończy tym samym. Ała. To bolało. No cóż. Szło dobrze, ale... No chyba musiał jakiś krytyk mu wejść czy coś takiego. Pół życia jednym ciosem ściągnął. No cóż, zdarza się. No, troszkę to zajmie. Ale spróbujemy jeszcze raz. Ale już widzieliśmy. Mogę spróbować innej opcji, żeby zobaczyć co powie, ale... Za następnym razem, jak zginę. Czekaj, Geralt. Właśnie, mogę użyć tego odwalu, co mówiłem. Tylko muszę go znaleźć najpierw. Większa mocy świcie, zwiększa orka... O! Odwar ze Hidły. To właśnie o to mi chodziło. Okej. Ta, młynek nie zadziałał. Widzieliście. Ajajaj. Haskell bardzo mocno bije, trzeba na niego szczególnie uważać. Okej. Okay. No dobra, przynajmniej możemy sprawdzić inną opcję w rozmowie. Dobra, zobaczmy tą pierwszą. Fajnie wygląda. Szczerze mówiąc, mam te wasze żale w dupie. To tak głęboko, że trzeba by sztygara z Mahakamu, żeby się do nich dokopać. Prześladowaliście innych. Teraz to wy jesteście prześladowani. Spotkało was właśnie to, na co zasłużyliście. Wiedźmin moralista. Zabawne. Mam wrażenie, że gdzieś cię już widziałem. Ja cię poznałem. Tak. Zgadnij. Nie krzyk. Ale idzie tak dalej. Tak samo. Dobra, łyknę to znowu. Okej. Ciekawe. Mogłem w niego trafić. Ała. Nie chciałem skoczyć w tą stronę. Okej. Okay. A jednak podwyższony poziom trudności daje się we znaki. Nie myślałem, że mogą być problemy jakieś. Że tak przez większość gry nie miałem żadnego poziomu. Znaczy problemu, grając na tym poziomie trudności. Ale jak widać, w dodatku dobrze zadbali o to, żeby nie było za łatwo. Fajnie, lubię wyzwania. A, dobra, cokolwiek. Trzecia opcja mogłaby spowodować, żeby mnie nie zaatakowali, a tego nie chcę. Okej.
Bardzo hitmy. Okej. Bo nie okej. A! Uwaga, uwaga! Tak. Złyszę nam ten halabardnik. Trzeba się go naprawdę wstrzegać. Ale przynajmniej nie ma się czym bronić przed nimi. Więc szansa, że go... że w miarę szybko padnie. Ha! Jak podoba się wam mój wieczny ogień? To jest moja definicja wiecznego ognia. Okej. A, Ulrich się obronił na tarczę. Okej. Okej, ała. To mogło bardzo boleć. Okej, spróbujemy młynek na nim zastosować. Na jego młynek nie działa. Dobra, teraz poszło dużo lepiej. Dobra, dawaj Luryk, pokaż na co cię stać. Ciach! Okej, chyba nie potrafi blokować tego potężnego ciosu. To dobrze. Okej, nie wiem co zablokować. I ostatni cios. Ciach. No! Pięknie. Okej. Dobra. Zbieramy jeszcze wszystko, ponieważ mogę. Może też coś tu ciekawego będą mieli. Koszulę. Dla mnie to oni nie wyglądali, jakby mieli koszulę za zbroję. Okej. Ciach. Dużo fistechu. Co ja zrobię z tym całym fistechem? Geralt stanie się również dealerem narkotyków. No bo przez co go nie wyrzucę, co nie? Okej, zobaczmy, co tu jeszcze ciekawego mamy. Okej. Pierożek. Więcej fistechu. Pancerz zakonników płonącej róży. Czy to jest lepsze od tego, co teraz noszę? Średnio. Ta ma trochę więcej pancerza, ale nie ma odporności na kute. Dobra. Zresztą nie ma kwestii, ponieważ tak mam za mały poziom na to. Więcej pistechu. I właśnie, patrzcie jak Geralt ma brzydką mordę, jeżeli jesteśmy w stanie upojenia eliksirowego. I pistech. Szukam jakichś ciekawych rzeczy, a nie pistechu. Dajcie mi coś ciekawego. Że tam coś będzie. Są jakieś skrzynie. Aha, zobaczmy. Spirytus. Alkohol. No i tyle. Tak? No dobra. Ciekawe jak te kretyni przed wejściem. Czy doliczyli już do 100. Chwilę się przekonamy. A, skąd ty się tu wziął? A, tam. Okej. Chyba ci sprzed wejścia, co? Może. Ale zobaczymy. Okej. Grabimy jeszcze resztkę tutaj. Dobra, igni.
Chcę mieć pewność, że się nie odtruję. Okej. Okay. Co? Wrzucę go. Że po prostu go zabiję. Leć tam. Nie truję go? Może nie zleciał tam porządnie. Zły pomysł. Okej, zaraz zobaczymy. A może. Wiem. Musiałem rozwiać go ardem. Musiałem rozwiać gaz ardem. Ciekawe. Do tej pory myślałem, że gaz można jedynie wybuchać igni, a okazuje się, że art również przeciwdziała gazowi. Okej, okay, robi sens. Dobra. Garnijmy jeszcze tutaj wszystko, co mają. No i dobra, idziemy sobie. Tak, to byli ci dwaj kretyni. No cóż. No jakbym może zdążył załatwić tych w środku, zanim policzyli do stech, do stu, to może inaczej by to wyglądało. Ale wątpię. Dobra. Przy okazji mamy tu jeszcze parę innych miejscówek do ogarnięcia. Tak, ta pani czeka na nas w Oxenfurcie. Tutaj czeka na nas Olgierd, chyba tak? Chyba tak. Dobra. Wiecie co? W następnym odcinku zwiedzimy to miejsce. Oddamy tego questa. Do tej pani. No i przejdziemy się do Olgierda. W końcu co mamy innego do roboty. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.